zdaniem pierwsza rzecz, z którą trzeba się zorientować, to co chcemy zobaczyć, jakie odległości należy pokonać. Na szczęście już Etiopia zadbała o to, żeby te najtrudniejsze odcinki można było pokonać samolotem, żeby nie marnować czasu. Także zorientowanie się przede wszystkim, które miejsca chce się zobaczyć, co interesuje. No i kwestie zdrowotne, bo nie ukrywamy, Etiopia nie jest jakoś bardzo rozwiniętym krajem. Bardzo dba o jakość swoich usług, ale musimy się zorientować po prostu, czy jesteśmy w stanie na pewne dogodności się przygotować. Przeciwwskazania zdrowotne. Może nie tyle co zdrowotne, ale jakby związane z możliwością przyjęcia pewnych standardów, które czasami w Etiopii standardem są, a w naszym pojęciu niestety są nie do przyjęcia. Na przykład brak dostępu do wody typu łazienka, więc trzeba się zabezpieczyć w jakiś alternatywny sposób wykąpania. Jeśli ktoś lubi wyrać kilka razy dziennie prysznic, no to niestety musi się zastanowić, czy da radę temu podołać, ale uważam, że Etiopia jest tak pięknym krajem, tak różnorodnym, że te niedogodności sprawiają, że człowiek jest jeszcze bardziej chętny i przygody. Takie powiedzenie, im gorzej, tym lepiej. Jakby wszystko szło gładko, niewiele można by było z tego zapamiętać, więc im trudniej, tym lepiej. Szukamy loty na wszelkich portalach, wyszukiwarkach można znaleźć, teraz bez promocji, ale naprawdę etiopskie linie lotnicze serwują bardzo fajne ceny, mają bardzo dobry standard i można spokojnie zarezerwować właśnie u nich bilet. I co ciekawe, jeśli mamy właśnie z nimi bilet, to można potem przedłużyć te loty wewnętrzne o bardzo przystępne ceny. No. Nie spotkałam się z możliwością wynajęcia auta. Po pierwsze, w Etiopii planuje prawo, które wymaga od kierowcy posiadania międzynarodowego prawa jazdy. Natomiast przyznam szczerze, że najlepiej, jeśli już chcemy komunikować się w jakiś sposób na miejscu, to albo próbować komunikacją miejską, która jest trudna, bo litery są inne, ludzie niestety też nie mówią często w języku obcym, ale nie ma problemu z wynajęciem przez internet firmy, która będzie nam zapewni nam transport. I to naprawdę jest mnóstwo firm, które to robią i nie powinno być z tym najmniejszego problemu. O różnym standardzie zarezerwują hotel i bez prom rado. Nie ukrywam, że Etiopia jest jednym z moich miejsc ukochanych i w swoich tekstach poświęcam jej bardzo dużo czasu. Etiopia, o której dzisiaj miałam okazję mówić, a właściwie konkretnie Danakil, opisałam tak szczegółowo, że czasami niektórzy mówią, że aż za bardzo, ale trudno było mi się powstrzymać, ale z drugiej strony niektórzy uważają, że po prostu czytając tekst czują, jakby byli tam na miejscu, więc zapraszam na swój blog Szpilki w plecaku, żeby zapoznać się troszeczkę z Etiopią, która polskiemu człowiekowi, Polakowi jest chyba nie do końca znana, a z tej perspektywy, którą ja przedstawiam. Dobra, bardzo Ci dziękujemy i rozumiem, że za miesiąc znowu będziesz w Etiopii, tak? Tak, 15 listopada wylatuję, najpierw oglądam plemiona południa, lecę na Danakil, a w ostatniej części troszeczkę się wyciszam wśród etiopskich wyznawców etiopskiego kościoła ortodoksyjnego. Dobra, dziękujemy Ci bardzo i obserwujemy. Dziękuję bardzo.